dzisiejszy dzień, dwie godziny powodzią został objęty cały teren gminy Birsza od Leszczawy Górnej do Brzuski. Te straty są bardzo duże. W chwili obecnej nie można ich ocenić, ale począwszy od zalanych budynków gospodarstw domowych, których w chwili obecnej wynosi około 70, zerwanych mostów, ponad 10 kładek, zalana hala sportowa, zalana piekarnia, zalana oczyszczalnia ścieków. Te straty są bardzo duże. W chwili obecnej trwa usuwanie skutków tej powodzi. 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i jedna jednostka z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kasieczyna i Państwowa Straż Pożarna pomagają nam w usuwaniu skutków powodzi. Potrzebna nam jest pogoda, żeby można te straty usunąć, gdyż w chwili obecnej nie da się dojechać do większości gospodarstw, ponieważ są zerwane mosty i kładki, drogi rozmuknięte.